się Franciszek Jurek. Znajdujemy się w postaci strefy pamięci. Miejsce to wybrałem nieprzypadkowo, bo właśnie tutaj rozpoczęła się walka Polaków o Śląsk. 15 sierpnia 1919 roku przed bramą kopalni Mysłowice zebrało się około 3000 śląskich robotników z żonami i dziećmi w celu otrzymania wynagrodzenia za pracę. Niemiecka dyrekcja przesuwała termin wypłaty. Zburzony długim oczekiwaniem tłum wtargnął na podwórze kopalni, w związku z czym oddział Grenzschutzu otworzył ogień i zabił 7 górników, 2 kobiety i 13-letniego chłopca. To wydarzenie przeszło do historii jako masakra mysłowicka i było główną przyczyną wybuchu pierwszego powstania śląskiego. Kolejne miały miejsce w 1920 i 1921. Powstania kojarzą się na Górnym Śląsku przede wszystkim z postacią Wojciecha Korfantego. I właśnie ten wycinek historii będę chciał omówić w moim filmie. To jedna z najważniejszych osób w historii Górnego Śląska. Drugie Powstanie Śląskie. Wojciech Korfanty współkierował drugim Powstaniem Śląskim, które nie było już jak rok wcześniej spontanicznym zrywem polskiej ludności chcącej przyłączenia regionu do Polski, a odpowiedzią polskich organizacji wojskowych i plebiscytowych na antypolskie działania niemieckie. Zaczęło się w nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 roku i objęło praktycznie cały okręg przemysłowy. Akcja zakończyła się 25 sierpnia na rozkaz jej dowódcy. W wyniku powstania niemiecką policję plebiscytową zastąpiono mieszaną, polsko-niemiecką. 24 sierpnia 1920 roku międzysojusznicza komisja plebiscytowa ogłosiła rozwiązanie niemieckiej policji i powołała policję Górnego Śląska o polsko-niemieckim składzie. Trzecie Powstanie Śląskie miało być manifestacją woli polskich górnoślązaków. Korfanty w 1920 roku został mianowany przez rząd polski na stanowisko komisarza plebiscytu na Górnym Śląsku. Mając poparcie Ślązaków, kierował całością przygotowań organizacyjnych, propagandowych i politycznych. Po wybuchu powstania Korfanty stanął jako dyktator na czele powstańczych władz cywilnych, naczelnej władzy na Górnym Śląsku. Działania bojowe Trzeciego Powstania Śląskiego rozpoczęły się 3 maja 1921 roku. Powstańcom udało się zaskoczyć Niemców, co pozwoliło na rychłe osiągnięcie linii Korfantego. Korfanty ze zdwojoną siłą począł zabiegać o dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu. 5 lipca 1921 roku podpisano rozejm, który faktycznie zakończył Trzecie Powstanie Śląskie. To pod wpływem tego zrywu alianci podjęli decyzję o przyznaniu Polsce większej części Górnego Śląska niż pierwotnie zamierzali. Rzeczpospolita otrzymała więc około 1/3 terytorium plebiscytowego. Na tym terenie znajdowała się większość górnośląskich kopalń i hut. Województwo śląskie, powstałe faktycznie latem 1922 roku, okazało się jednym z najbardziej zindustrializowanych i zurbanizowanych centrów II Rzeczypospolitej Polskiej. Same powstania zaś, a szczególnie trzecie, stały się odtąd politycznym mitem, na którym zbudowano polską tożsamość Górnego Śląska. Na koniec chciałbym zaprezentować wiersz własnego autorstwa. Urodzony na Śląsku i tutaj też dorastał, szybko został znany z miłości do miasta. Za młodu szerzył naszą kulturę, uwielbiał polską literaturę. Polski przywódca narodowy, polityk, dyktator, nie tracił głowy. Głośno sprzeciwiał się niemieckim władzom. Wiedzieli, że Polacy się nie podadzą. Próbowali zdeptać nasze morale. Nie dał. Walczył z nimi wytrwale. By Polska wolna i niezależna była, by narodowi swemu służyła. Każdy, dla którego ojczyzną jest Polska, musi stać najważniejszą postać ze Śląska. Wojciech Korfanty na Śląsk odwrócił, Górny Śląsk do Polski przywrócił.